Zapraszam Państwa teraz już na pierwszy referat zatytułowany Teatr razy dwa w Bystrzycy Kłodzkiej. Teatr lokalny, autorski, angażujący i w duchu partycypacji. Referat wygłosi Paulina Kajdanowicz. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Paulina Kajdanowicz i zaprezentuję referat pod tytułem Teatr razy dwa w Bystrzycy Kłodzkiej, teatr lokalny, autorski, angażujący i w duchu partycypacji. No właśnie, Bystrzyca Kłodzka. Bystrzyca Kłodzka. Przyjechaliśmy do Was 416 km mieliśmy do Warszawy. Bystrzyca Kłodzka mieści się w województwie dolnośląskim, w powiecie kłodzkim i w gminie Bystrzyca Kłodzka. Bystrzyca Kłodzka liczy 9 tysięcy mieszkańców, więc jest to bardzo malutka mieścina. I właśnie chciałabym zacząć od genezy powstania teatru w Bystrzycy Kłodzkiej, bo wydaje mi się, że to też nada formułę, którą tak naprawdę realizujemy w teatrze razy dwa. W Bystrzycy nie było teatru. Działa Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Bystrzycy Kłodzkiej, który właśnie jest jakby centrum naszej lokalnej społeczności. Natomiast takiego typowego teatru nie było. No i co? No, początki są zawsze trudne. A że ja pochodzę z Bystrzycy Kłodzkiej, jestem też lokalną patriotką, skończyłam studium aktorskie w Olsztynie i gdzieś ten patriotyzm lokalny bardzo mocno we mnie zawsze był i stwierdziłam, że chcę stworzyć teatr właśnie dla lokalnej społeczności w Bystrzycy Kłodzkiej. Początki są bardzo trudne. Oczywiście chodziłam po szkołach, rozdawałam ulotki, zapraszałam na pierwsze spotkania organizacyjne, szczególnie dzieci i młodzież, gdzieś tam bardziej na tym zależało. I chciałabym właśnie zapytać, zgadnijcie, ile osób przyszło na pierwsze spotkanie organizacyjne? Jedna. Była to jedna osoba i to nie było ani dziecko, ani młodzież, tylko to była osoba dorosła, była to Ewelina Sowiak, która mieszka w okolicach Bystrzycy Kłodzkiej i okazała się wspaniałą osobą aktorską, mimo że nie jest zawodową aktorką, to wydaje mi się, że może się po prostu mierzyć z niejedną zawodową aktorką. Dla Eweliny napisałam spektakl Kobiety, wino i śmiech. Był to pierwszy spektakl naszego teatru, który tak naprawdę zdobył bardzo ogromne zainteresowanie wśród publiczności, bo nasza lokalna społeczność, najpierw trzeba było ją kogoś zachęcić, więc właśnie ten spektakl był takim pretekstem, żeby pokazać, że jesteśmy otwarci, że nie jesteśmy takim typowo teatrem właśnie ukazującym ścianę, tylko mamy tą interakcję z widzem. No i co? I co się po tym spektaklu wydarzyło? Wydarzyło się to, że teraz teatr zrzesza około 30 aktorów amatorów. Mamy grupę dziecięcą, grupę młodzieżową, grupę dorosłych i dla mnie partycypacja zaczyna się od słowa zaufanie. Czyli zdobycie zaufania od tego, od naszej lokalnej społeczności, że ten widz chce przychodzić, że widz chce uczestniczyć w naszych działaniach. Więc dla mnie zaufanie jest jednym z największych słów, jeżeli chodzi o partycypację. Takie zrobiłam trzy kategorie odnośnie teatru partycypacyjnego, które realizujemy w naszym teatrze razy dwa. Jest to kategoria lokalności, kategoria autorstwa i kategoria angażowania. Kategoria lokalności, już o tym mówiłam, że właśnie w naszym teatrze, nasz teatr głównie tworzą społeczności pochodzące z Bystrzycy Kłodzkiej i z okolic, ale nie tylko to są aktorzy, to są widzowie, to są muzycy, to są właśnie współaktorzy, plastycy, pracownicy techniczni, więc to nie tylko aktorzy i widzowie. Kategoria autorstwa. My tworzymy swoje autorskie spektakle w Bystrzycy Kłodzkiej i ta kategoria autorstwa zaczyna się od nas, zaczyna się od budowania scenariusza poprzez spektakl, a kończąc na komponentach, które tworzą spektakl, czyli jest to muzyka, filmy, ilustracje, animacje i plakaty. I to wszystko tworzą ludzie z naszej społeczności lokalnej. Właśnie, scenariusze tworzą metodą verbatim. Ja jakby tą metodę zaczerpnęłam z Teatru na Faktach z Grotowskiego i stwierdziłam, że to jest najlepsza metoda, żeby właśnie na podstawie rozmów z ludźmi tworzyć te spektakle. Głównie właśnie z naszą społecznością, więc oni też mają wpływ realny na spektakl, który powstaje.
właśnie były Kobiety, wino i śmiech. Drugi spektakl, mówię to połączenie performatywne, zdalne, o zdalnym nauczaniu. Spektakl Pieprz, a teraz jesteśmy nad nową produkcją Do góry nogami, rzecz o macierzyństwie i to wszystko powstało na podstawie rozmów z ludźmi, te wszystkie spektakle. Bardzo ważnym dla nas takim momentem był Wieczór Kobiet z lokalną poezją i ze znaną muzyką. Zrobiłam eksperyment. Puściłam na Facebooku informację, że szukamy lokalnych autorek wierszy. Co się okazało? Zgłosiło się 8 kobiet. I te kobiety nawet nie wiedziały, że ich poezja, która leżała cały czas w szufladzie, że w ogóle ujrzy światło dzienne, a co jeszcze ważniejsze, zostanie zaprezentowana na scenie. Wieczór Kobiet zdobył ogromną sympatię wśród właśnie naszej lokalnej społeczności, bo tutaj jakby kanwą właśnie były te wiersze naszych lokalnych poetek, autorek. Też to była jedna z największych produkcji u nas, ponieważ na scenie wystąpiło prawie 20 osób pochodzących z Bystrzycy Kłodzkiej, więc dla całej naszej lokalnej społeczności to było bardzo wielkie wydarzenie. Mało tego, w tym spektaklu wystąpiła nasza burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej, Renata Surma, także no, zaangażowanie było naprawdę 100%. Też tworzymy właśnie spektakle dla dzieci i z dziećmi. Tworzymy, głównie robimy jakby z założeń teatru samorodnego wychodzimy, czyli na podstawie tego, co dzieci proponują na zajęciach. Nie dajemy gotowych scenariuszy, tylko tworzymy razem z nimi te spektakle. I tak właśnie powstał spektakl Wywołuj się na święta w kooperacji ze Szkołą Podstawową w Pławnicy. Tematem było to, żeby właśnie wylogować się na czas Świąt Bożego Narodzenia. Zoni, kto się nie nudzi, był to spektakl na podstawie 24 wierszy Jana Czechwy. Magia Stachwojarza, spektakl o tym, że każdy z nas ma wyjątkowe moce i jeżeli się połączymy, to możemy przegonić zło. I Wyspa. Wyspa to jest spektakl, który powstał w 10 dni, dwa tygodnie ferii. Się robiły swoje rekwizyty, swoją scenografię, tworzyły swój własny scenariusz, więc to była naprawdę bardzo inspirująca przygoda. Nie tylko dla nas prowadzących, ale też dla dzieci. Jeżeli chodzi o spektakle młodzieżowe, dopiero teraz to będzie pierwszy spektakl nasz odnośnie młodzieży. I właśnie będziemy robić spektakl Połamania nóg na podstawie Teatru Forum. Więc dla nas to będzie też coś nowego, bo jeszcze nie mieliśmy okazji tak bardzo mocno włączyć publiczność, żeby publiczność właśnie weszła na scenę i zmieniła bieg wydarzeń. Więc to jest dla nas eksperyment będzie. Zobaczymy, jak nasza lokalna społeczność przyjmie ten spektakl. I oczywiście scenariusz powstał kolektywnie, czyli na podstawie improwizacji. Młodzież tutaj bardzo mocno była zaangażowana w tworzenie scenariusza, także dla nich to też jest bardzo niesamowite przeżycie i taka moc sprawcza. Kategoria angażowania, tak jak mówiłam, aktorzy, czyli to są mieszkańcy naszej lokalnej społeczności, ale przede wszystkim widz, który ma bardzo sporą interakcję w naszych spektaklach. Kobiety, wino i śmiech, jest to spektakl bardzo humorystyczny o współczesnych kobietach. I my przełamujemy to właśnie czwartą ścianę, to był w ogóle właśnie nasz pierwszy spektakl i nawiązaliśmy od razu kontakt z widownią, więc ten widz też czuł się bardzo taki zaopiekowany, też czuł się tak, że właśnie też ma realny wpływ, że właśnie nie tylko siedzi, tylko też właśnie może latarki włączyć podczas spektaklu. Naprawdę dla lokalnej społeczności to jest naprawdę ważne, że oni mogą coś zrobić, nawet te latarki włączyć podczas spektaklu. Spektaklu Pieprz. Angażujemy widza. Główna bohaterka robi takie ćwiczenie i widz razem z nią robi to ćwiczenie w trakcie spektaklu. I to wygląda tak, że zawsze jak widz wchodzi na spektakl, dostaje długopis, kartkę i zawsze jest ciekawy, co to dalej będzie. On mówi spokojnie, w trakcie spektaklu wszystko wytłumaczymy. Więc już widz na samym początku ma tak, czymś będę brał udział. Wieczór Kobiet. Oprócz tych lokalnych właśnie autorek wierszy, które prezentowałyśmy, była taka też interakcja z widownią, że aktorki wychodziły z kopertami do widzów, było 5 kopert i były tam ciekawostki o kobietach, więc widz też, chętny widz oczywiście, mógł przeczytać te ciekawostki o kobietach, więc też tutaj był zaangażowany w spektakl. Wylogły się na święta, słuchajcie,
Tutaj sala pękała w szwach. To było coś niesamowitego, że było takie zainteresowanie wśród dzieci. I w biologii na święta uczeń Emil ma taką interakcję z widownią, że prowadzi familiadę. I wybiera z publiczności chętne osoby, które będą w jednej zespole i w drugim zespole. I w trakcie tego spektaklu toczy się świąteczna familiada. Temat angażowania też jest bardzo ważny dla nas z perspektywy tematów społecznych. Poruszamy głównie w naszych spektaklach tematy społeczne i właśnie w Kobiety winą śmiech jest to ukazanie bardzo, bardzo humorystyczny sposób właśnie współczesną kobietę, stereotypy o kobietach, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo żywy, humorystyczny spektakl. Zdalne, no właśnie, tutaj to, też dla widza to było ciekawe, bo on nie wiedział, nasza lokalna społeczność do domu, który przyjeżdżały oczywiście spektakle, ale czytanie performatywne to było coś dla nich totalnie nowego, więc też trzeba było odpowiednio ich przygotować, jakby taką odpowiednią taką edukację też wprowadzić, czyli na przykład jak rezerwowali bilety, to się mówiło, że to będzie czytane, że to nie będzie jakby na pamięć przez aktorów mówione. No, trzeba było tą taką edukację malutką powiedzieć, żeby widz wchodząc na nasz czytanie performatywne, żeby nie był zaskoczony, że o, będą czytać. Ale też bardzo, bardzo miło zostało to przyjęte, także też się cieszę. Pierwszy temat społeczny tutaj był pracoholizm oraz perfekcjonizm. I główna bohaterka miała swoje dwa anioły, które mówiły, że czasami warto pieprzyć pewne sprawy i po prostu rzucić na los. Wieczór kobiet to, czyli główną naszą kanwą były wiersze naszych lokalnych autorek. Tutaj zdjęcia z blogu się na święta, z magii sakwojarza. Chciałabym przeczytać cytat opinii ukazujący wymiar partycypacji. Kiedy zastanawiam się nad fenomenem teatru razy dwa, muszę na pierwszym miejscu wymienić uważność i wrażliwość na widza, widzkę. Ilekroć siedzę na widowni, doświadczam przedstawienia na deskach teatru razy dwa, czuję się uwzględniona w scenariuszu. Nie, nie jestem wyłącznie widzką. Jestem istotną częścią spektaklu, dostrzeżoną i zaopiekowaną przez zespół na każdym etapie przedsięwzięcia. Z tego powodu odnajduję w propozycjach teatru fragmenty, przesłania, wątki, które trafiają w czułe miejsca i odpowiadają na moje zindywidualizowane potrzeby. Mam wrażenie, że inni odczuwają to tak samo. To jest fenomenalne i za to dziękuję. Joanna Stoklasek-Michalak, jest to historyczka sztuki, która pochodzi z Kłodzka i taką opinię napisała na naszej stronie na Facebooku, więc też zapytałam się Asi, czy mogę ją użyć w naszej prezentacji, zgodziła się, także bardzo dziękuję. Kategoria angażowania to jest powrót do tej metody verbatim, czyli stworzenia scenariuszy na podstawie rozmów z ludźmi. To jest też właśnie, że historie ludzi są twórczym motywem do budowania scenariuszy i jak przeprowadzam wywiady z ludźmi na temat danego tematu, który chcę zrealizować w spektaklu, to ludzie, którzy ze mną rozmawiają, którzy dają swoją historię, są właśnie bardzo zaangażowani w budowanie tego scenariusza, a właśnie spektaklu. I tak tylko chciałam jeszcze napomnieć, że przed każdym naszym spektaklem widz dostaje taką broszurę i w tej broszurze są informacje o aktualnym spektaklu, który gramy. Mamy też informacje o spektaklu, który będziemy grać później i kilka informacji, że właśnie zapraszamy na polubienie naszego strony na Facebooku czy na Instagramie, żeby właśnie mogli być cały czas na bieżąco razem z nami w tych też multimedialnych, żeby był kontakt też online. I to dostają widzowie na początku, natomiast na końcu są kartki wrażeń. I każdy widz może po spektaklu napisać kilka słów. Kilka słów, jak widziałam kartki wrażeń z ostatniego naszego spektaklu. Można napisać kilka słów na temat tego, co przeżył, co go poruszyło, z czym wychodzi po spektaklu. I te kartki wrażeń są takim już naszym stałym motywem w naszym działaniu. Oprócz tego, że działamy też tak teatralnie typowo, organizujemy też live razy dwa.
Czyli dla lokalnej społeczności to też jest, że nawet niektórzy, jak mają problem, żeby przyjść do teatru, naszego teatru, żeby wyjść z domu, to jest też oferta taka, że mogą pooglądać live'y na Facebooku. Organizujemy głównie takie live'y z osobami, które... Głównie live'y te dotyczą naszych produkcji, które realizujemy. I po premierze taki live organizujemy i rozmawiamy właśnie, jak to powstawało, w procesie pracy. Więc widz też po prostu może z drugiej strony zobaczyć, jak to wszystko się rodziło. I też oczywiście taką formułą live'a jest to, że można dodawać komentarze, pytania w trakcie tego live'a, więc też odpowiadamy na jego ciekawości. Tak, to są live'y z 2021, 2009, 2022, też 9 było live'ów i w tym roku mamy już 3 za sobą, więc tak to wygląda. No właśnie. Tutaj chciałabym nawiązać do Sławka, który mówił, że to co dajesz, to wraca. I taką właśnie naszą dewizą naszego teatru jest, że to co dajesz, to będzie się kolejną siłą. Rzeczywiście ta lokalna społeczność, ona tego potrzebowała, bo mamy coraz więcej zainteresowanych osób, które chodzą do naszego teatru, które mówią o tym teatrze, które się interesują spektaklami, po spektaklach nawet dyskusje jakieś organizujemy z nimi, a tego wcześniej oni nie mieli. I właśnie to jest dla nas najpiękniejsze, że oni chcą wracać, chcą uczestniczyć i chcą tworzyć przede wszystkim nasz teatr. Chciałam bardzo serdecznie podziękować Basi Pawłowskiej, która zrealizowała tę prezentację graficznie. To jest też graficzka nasza. Przyjechała razem ze mną tutaj z Warszawy. No cóż mogę powiedzieć? Zapraszam serdecznie do Bystrzycy Głodzkiej, żeby doświadczyć tego. I chciałabym w prezencie wręczyć Natalii i Oli wina, kobietyno i śmiech. Mówiąc, to Was bardzo dużo kosztowało, żeby zrealizować tak świetne przedsięwzięcie, jak i jest ta konferencja. Także bardzo Wam dziękuję. Wspaniały prezes. Jesteśmy wzruszone. Teraz drugie wystąpienie w naszym bloku.